Wiem, że wielu z Was marzy o gwiezdnowojennych prezentach pod choinką. No akurat mamy święta, więc jak złoto. I na święta dostaniemy też całkiem inny prezent tutaj od Disneya, ale mało też ktoś z Was chyba marzy o tym, by dostać jednak książkę, prawda? A co powiecie na Book of Boba Fett w wersji mikołajowej? Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, ten początek był trochę zagmatwany. Chodziło o to, że dzisiaj coraz mniej ludzi czyta, prawda, książki. A no faktycznie Book of Boba Fett no, ma taką niefortunną nazwę, można powiedzieć, że się kojarzy z książkami. Natomiast kojarzy mi się z chińszczyzną oczywiście Shopee i z Shopee pochodzi ta oto figurka. Czyż to nie jest przepiękne akurat złączenie dat, że mamy i święta i Book of Boba Fett już za 5 dni? No chyba lepiej nic się ułożyć nie mogło, musiałem tę figurkę zakupić i musiałem ją oczywiście otworzyć teraz, no głównie z tego powodu, że świąteczne otwieranie w styczniu traci sens. Jeżeli twierdzicie, że tutaj nie spotkamy nic ciekawego, no to moi drodzy, brońka, ona mnie bardzo ciekawi, ale najpierw zobaczmy samego Bobę, nie wiem, powiedzieć Bobasa, ale nie jest już Bobasem. Fajny torsik, no oczywistym jest, że na swoją tutaj zbroję mandalariańską narzucił tutaj mikołajowy kurtek. Fajne są te nadruki, przede wszystkim na bokach, spójrzcie, ta postać, no tutaj właściwie nie ma zadrukowanych, ale nie do końca, bo spójrzcie, jednak pas jest z tyłu też zadrukowany, po prostu nie miało co się znaleźć na kolanach, chociaż tutaj te nakolanniki mogłyby tam faktycznie mieć ten pasek, byłoby znacznie lepiej, mielibyśmy wtedy do czynienia z postaćką całkowicie zadrukowaną, gdzie się tylko da, byłoby super, byłoby rewelacyjnie. Chodzi ona, no jak to Chińczyki, nie no, w miarę chodzi dobrze akurat ta, ale wiecie, to nie jest jakość jednak Lego, jeżeli chodzi o ruchomość, bo jeżeli chodzi o nadruki, to uważam, że jest tutaj naprawdę dobrze. Jest zdecydowanie lepiej niż poprawnie, a szczegółowość tych nadruków, no super i wow, i zdecydowanie duży plusik. Tenże Boba ma oczywiście też tutaj jetpack, który, no tu widzimy, ma małą wadkę, takie krzywe trochę tutaj wyszło na nadruk, wydruk bardziej, wytłocz. I zdecydowanie to jest coś, co ja tutaj odrąbę, ale wtedy został tutaj taki brzydki też śladzik, sami widzicie. Szkoda, że to nie jest czerwone, bo to by też był taki mały smaczek, a fajny. No i również hełm, moi drodzy. Jeżeli nadchodzi Book of Boba Fett, a wy chcecie bardzo figurkę Boba Fetta, lecz nie macie po prostu funduszy na pełnoprawnego z Lego, no to myślę, że taki może być. Na pewno na półce będzie wyglądał on ładnie. Troszkę mam problemów z tym hełmem, bo faktycznie on wchodził ciężko, nie wiem, czy to widzieliście. I tak samo się musiałem mocować, żeby go zdjąć, ale coś tutaj jest nie tak. Ostatnio u Brodatego było podobnie z włoskami jednej figurki. Tutaj ten nadruk, no taki może być, chociaż tu takie coś dziwne faktycznie mamy. Już mu wkładam, moi drodzy, antenkę. Już wkładam mu antenkę i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało, ale tutaj żadnego szoku być już nie powinno. Jedyny właśnie szok to był ten, którego się spodziewałem, że antenka po prostu będzie tutaj walczyła, by wejść, tak? No i ona niestety, moi drodzy, nie chce wejść. No troszkę, jak użyłem naprawdę dużo siły, to weszła, ale no, no jest okej wtedy. Natomiast możemy go jeszcze spokojnie zamienić i o, widzicie, jak ta głowa aż wychodzi razem z tamtym i zdecydowanie bardziej mikołajową formę by przybrał. No to wkładamy mu, moi drodzy, czapkę. Coś jest z tą głową, kurczę, nie tak, że ona nie chce wejść. Tutaj ten stud jest okrągły. Natomiast coś tam jest nie tak i teraz bardziej mikołajowo. No i ma on jeszcze brońkę. Super ona wygląda. Sami przyznacie, nie mamy takich odlewów z Lego. Tylko trzymać ją może tylko i wyłącznie tak. Zapomnijcie więc, że będzie z niej jakoś strzelał, no chyba, że z biodra. Piu, 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 biodrowe strzelanie, ale poza tym z niej nie poszczela. Ale powiem wam szczerze, że ta figurka kosztowała około 6 zł, bodaj na Shopee, plus darmowa wysyłka. Jeżeli więc bardzo chcecie mieć Boba Fetta, bo nadchodzi serial i już wiecie, że będzie dobry, czytałem, że ponoć wyciekł scenariusz i że ponoć jest naprawdę dobry, więc ja już byłem podjarany przed, ale teraz to już w ogóle. No to myślę, że mogę wam taką figurkę polecić, szczególnie żeby stała, ale i pobawić się nią da, nie ma tutaj tragedii. No te figurki z AliExpress czy Shopee już udowodniły, że raczej są dobre, oczywiście z ruchliwością bywa różnie, ale w miarę jest tutaj ok i nie inaczej jest tutaj. I on już zaraz leci, moi drodzy, do mojego mocka na mój bazowy kanał, bo tam też się zdecydowanie przyda, także wpadajcie na tamten kanał. No i moi drodzy, cóż tu wam dużo mogę życzyć? Fajnych prezentów pod choinką. Dzięki, że byliście. Bye!